Marku, Trump zwraca się do Polaków. Zaczyna się trochę taka walka o głosy Polonii. Jak wygląda ta walka? Jak ważna jest to walka dla kandydatów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych? Przypomnę, że zaczęła się od wypowiedzi Kamali Harris, która podczas debaty zwróciła się do Amerykanów polskiego pochodzenia w Pensylwanii, mówiąc o tym, że Donald Trump jest zagrożeniem dla NATO, że jest zbyt miękki wobec Putina i że bezpieczeństwo Polski zależy od wsparcia dla Ukrainy, wsparcia dla NATO, które to ona reprezentuje. Potem była odpowiedź Trumpa, miała być wizyta w amerykańskiej Częstochowie, skończyło się na takiej wypowiedzi w PiS-ie i wypowiedzi w mediach społecznościowych, kiedy Trump zwrócił się do Polaków, że ich popiera, że ich kocha, jak to Trump. No i teraz mamy kolejną wypowiedź w tym wywiadzie, w Telewizji tak Republika, że kocha i ceni Polaków. Te wypowiedzi obu kandydatów w amerykańskiej kampanii wynikają z faktu, że w kluczowych stanach, które zdecydują w dużym stopniu o wyniku wyborów prezydenckich, takich jak Pensylwania, Michigan czy Wisconsin, mieszka duża liczba nie tyle Polaków, co Amerykanów polskiego pochodzenia. W samej Pensylwanii 780 tysięcy, w Michigan 800 tysięcy, około 400 tysięcy w Wisconsin. To są stany, w których różnica pomiędzy kandydatami może wynieść kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy Czyli głosów. Czyli to są te stany wahające się. To są te stany wahające się. Nawet mówi się o tym, że Pensylwania jest najważniejszym z tych stanów, że ten, który wygra w Pensylwanii, zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. W związku z tym te prawie 800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia jest bardzo łakomym kąskiem i stąd mamy te wypowiedzi zarówno Trumpa, jak i Kamali Harris adresowane do Amerykanów polskiego pochodzenia. To 800 tysięcy, jak to się ma do ludności całego stanu? No bo 800 tysięcy to jest rzeczywiście masa ludzi, ale to naprawdę może być masa ludzi decydująca o tym, na którą stronę przechyli się dany stan, bo przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych mamy tę zasadę, że w danym stanie zwycięzca bierze wszystko. Tak, zwycięzca bierze wszystkie głosy elektorskie. Pensylwania ma 19 głosów elektorskich, więc to jest bardzo dużo. W Pensylwanii, Wisconsin i Michigan Amerykanie polskiego pochodzenia stanowią od 7 do 9% populacji. Natomiast musimy pamiętać, że ta Polonia to nie jest ta Polonia, którą my sobie wyobrażamy, że to są Polacy, którzy, Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy w domu mówią po polsku, którzy interesują się tym, co się dzieje w Polsce. Ja podróżowałem wielokrotnie do tych stanów, najczęściej do Pensylwanii, dlatego że ona co roku w każdych wyborach jest kluczowa. Rozmawiałem z tymi ludźmi. To są ludzie, których dziadkowie, pradziadkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, by pracować w fabrykach w uprzemysłowionej części tak zwanego Rust Belt, czyli tego pasa rdzy. To są ludzie, którzy w sercu mają Polskę, którzy mają polskie nazwiska, natomiast o Polsce wiedzą bardzo niewiele i to są tak naprawdę Amerykanie i w większości kwestie, które oni biorą pod uwagę, oddając głos na jednego i drugiego kandydata, to są te same kwestie, które biorą pod uwagę Amerykanie. Czyli co, wystarczy im powiedzieć też oprócz kwestii takich amerykańskich, kochamy Polaków, jesteśmy z wami, nie ma nikogo lepszego i oni to kupią? Nie do końca tak. To znaczy, to są ludzie, dla których sprawy związane z Polską i czy takie deklaracje mają niewielkie znaczenie, dlatego że oni biorą pod uwagę te same rzeczy, które Amerykanie, czyli bezrobocie, czyli inflację, na którą partię głosują. Ale to, przepraszam, to w takim razie trochę nad wyraz mówimy o tym znaczeniu Amerykanów polskiego pochodzenia, w tym sensie, że skoro mówisz, że biorą pod uwagę to, co jest ważne dla innych Amerykanów, to może wcale ten głos polski, jak to się mówi, nie jest taki decydujący. Może my po prostu lubimy sobie trochę tak przypisywać takie znaczenie, że my znaczymy dużo na świecie. Poniekąd tak, natomiast w sytuacji, w której walka toczy się o kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy głosów, każdy głos, czy każdy argument jest ważny i może odrobinkę przesunąć tę szalę. Natomiast nie powinniśmy sobie wyobrażać, że to Polonia, Amerykanie polskiego pochodzenia odegrają kluczową rolę, czy zdecydują Polonia o wyniku. Polonia nie wybierze prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Polonia nie wybierze prezydenta. Co więcej, toczy się spór o to, czy w ogóle istnieje polski głos jako całość. Tak jak Latynosi głosują w większości na demokratów, tak jak czarnoskórzy Amerykanie głosują na demokratów. To jest, to, to,
te grupy głosują jako zbiorowość, czy w większości głosują jako zbiorowość. W przypadku Amerykanów polskiego pochodzenia tak nie jest. Ostatnie badania, jakie były prowadzone przez Instytut Piast, bardzo prestiżową organizację polonijną w Stanach Zjednoczonych, wskazały na to, że Polacy są bardzo podzieleni. Polacy, których dziadkowie, pradziadkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, którzy już nie mają tego bezpośredniego kontaktu z Polską, głosują w minimalnej większości na demokratów. Natomiast ci Polacy, którzy w ostatnim czasie, w ostatnich latach wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, którzy jeszcze ten kontakt z Polską mają, którzy mieszkają w tych środowiskach polonijnych, takich jak to my znamy, Chicago, Nowy Jork, podobne takie skupiska są w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin, ci są w większości zwolennikami Partii Republikańskiej. I to właśnie do tych apeluje Donald Trump. Kamala Harris zwraca się do tej drugiej grupy. Ja wspomniałem o tym, że jeździłem do Pensylwanii. 4 lata temu byłem w miejscowości niedaleko Wilkesburg. To jest ten rejon, w którym urodził się Donald Trump. To jest rejon, który decyduje w dużym stopniu o tym, na którą stronę przesunie się szala zwycięstwa w samym stanie Pensylwania. Pojechałem do miejscowości, w której 60% mieszkańców przyznaje się do polskich korzeni. Nie mogłem znaleźć ani jednego mieszkańca, który mówił po polsku. Poszedłem do takiego klubu, baru Polish American Citizens Club, przed którym wisiała polska flaga, przed którym był znak polskiego orła. Znalazłem jednego mężczyznę, który mówił po polsku. Pokazano mi go, wskazano, właściwie zaprowadzono mnie do niego. Był to mężczyzna, którego żona kilka lat temu zmarła, z którą rozmawiał w domu po polsku, który mówił jeszcze po polsku. Po śmierci żony, żeby podtrzymać swoją polskość, rozmawiał z psem po polsku. Nie miał z kim w tej miejscowości rozmawiać i podtrzymywać polskiego języka, polskiej kultury, mimo że, tak jak powiedziałem, 60% przyznawała się do polskich korzeni. Kiedy poszliśmy z nim na cmentarz, większość nazwisk na cmentarzu kończyła się ski. W innej miejscowości, w tym samym rejonie, także zamieszkanym w dużym stopniu przez Amerykanów polskiego pochodzenia, w takim podobnej instytucji, Polish American Citizens Club, też z polską flagą, z polskim orłem, nie można było kupić polskiego piwa, nikt nie mówił po polsku, natomiast kelnerka, która obsługiwała, podeszła do mnie, gdy dowiedziała się, że jestem z Polski, podniosła nogawkę swoich spodni i na nodze miała wytytułowanego orła. Więc ci ludzie mają poczucie przywiązania z Polską, mają poczucie, że ich korzenie są w Polsce, natomiast to nie są ludzie, których można przekonać stwierdzeniem kocham Polskę do tego, żeby zmienili swoje poglądy. Nie można ich przekonać w ten sposób, skoro trochę z tego, co mówisz, wyłania się obraz takiego Amerykanina polskiego pochodzenia, ale który bazuje na pewnych sentymentach. Skoro nie ma związku z Polską, to może właśnie ten orzeł, ta flaga nad barem wystarczy, to może wystarczą te słowa. Kochamy Polskę i kochamy Polaków, głosujcie na mnie, ja sprawię, że Ameryka będzie wielka także dzięki wam. No, jeśli ktoś by tak mnie powiedział, no to ja od razu czuję, że tak, coś ode mnie chce. Ale to może właśnie na tej sympatii Donald Trump chce zbudować swoje poparcie. Może to rzeczywiście wystarczy. Myślę, że nie jest, na pewno mu to nie przeszkodzi. Więc zawsze jest to mile widziane, kiedy ktoś, kto czuje się Amerykanem polskiego pochodzenia, usłyszy kandydata, który pozytywnie wypowiada się o Polsce. Natomiast z drugiej strony, ci ludzie, którzy mieszkają w tych Stanach, to są często dzieci, wnuki polskich imigrantów, którzy musieli uciekać z Polski dlatego, że byliśmy pod zaborami, dlatego, że nie mieliśmy niepodległości, dlatego, że Polska toczyła wojny. W związku z tym dla nich ten element, na przykład wojny w Ukrainie, zagrożenia ze strony Rosji, też jest istotny. Więc argument Kamali Harris, adresowany do Amerykanów polskiego pochodzenia, także ma znaczenie i być może dla właśnie tego starszego pokolenia, tych, którzy już nie mówią po polsku, ale pamiętają, że ich dziadkowie musieli uciekać z Polski, szukać schronienia w Stanach Zjednoczonych, może także być istotne. Kto mocniej walczy o głosy Amerykanów polskiego pochodzenia, Kamala Harris czy Donald Trump? Z twojej perspektywy. Myślę, że oba stany w podobnym stopniu, czyli mamy te wypowiedzi, mamy deklaracje. W ostatnim czasie sztab Kamali Harris zmobilizował polityków Amerykanów polskiego pochodzenia. Generalnie z Europy, którzy mają korzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, do podróżowania po tych Stanach. Na przykład Tom Malinowski, kongresmen Partii Demokratycznej, były kongresmen Partii Demokratycznej o polskich korzeniach, jeździ od stanu do stanu, organizuje grupy Polonii, wysyła listy, publikuje listy w lokalnej prasie adresowane do Amerykanów polskiego pochodzenia, wskazując właśnie na ten element, czyli na to, że Kamala Harris
mocniej, bardziej stanowczo przeciwstawi się Putinowi w tym starciu, które w tej chwili ma miejsce i że prezydentura Kamali Harris gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. To jest ten argument, o którym mówiłem, który może dotrzeć, czy może zostać ze zrozumieniem przyjęty przez wielu Amerykanów polskiego pochodzenia, tych, których przodkowie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. To zanim jeszcze przejdziemy do kwestii ściśle merytorycznych dotyczących samej kampanii. W Polsce bardzo często, zwłaszcza w mediach społecznościowych, może to jest pewnego rodzaju bańka twitterowa, ale pojawiały się informacje, że tutaj prawica bardziej popiera Donalda Trumpa, liberałowie, lewica bardziej skłaniają się ku Kamali Harris. Ba, nawet mamy w Polsce w mediach społecznościowych dość ostre spory co do tego. Zastanawiam się, czy takie polskie spory, czy te polskie poparcie jakkolwiek dociera do Stanów Zjednoczonych i czy ma jakiekolwiek znaczenie. Czy to jest nasza wewnętrzna polityczna wojenka na nasz wewnętrzny tutaj użytek, twoim zdaniem? Myślę, że to, jak zakończą się wybory, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, będzie miało wpływ bezpośredni na sytuację polityczną w Polsce. Dlaczego? Podczas konwencji Partii Republikańskiej spotkałem jednego z doradców Donalda Trumpa, polskiego pochodzenia, Corey Lewandowski. On nie mówi po polsku, ale czuje się Polakiem. Zresztą za prezydentury Trumpa robił interesy z Polską w przemyśle zbrojeniowym. On w tej chwili powrócił do kampanii, on był jego doradcą, potem odszedł, teraz powrócił, jest częścią sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Ja go zapytałem wprost, co prezydentura Trumpa będzie oznaczać dla sytuacji politycznej w Polsce. I Corey Lewandowski odpowiedział, jeżeli Trump wygra wybory, zadzwoni do prezydenta Dudy i zadbają o to, żeby właściwi ludzie rządzili w Polsce. Ja byłem zszokowany tą wypowiedzią. Wiem, że ona odbiła się echem w środowisku politycznym w Polsce wśród amerykańskich dyplomatów. Natomiast bez wątpienia, jeżeli Trump wygra wybory, ponieważ miał dobre relacje nie tylko z prezydentem Dudą, ale ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, to możemy mieć do czynienia może nie z bezpośrednią ingerencją, ale z pewnego rodzaju próbą pomocy środowiskom prawicowym w Polsce. Zresztą przypomnę, w czasie kampanii wyborczej prezydenta Dudy Donald Trump zaprosił go do Stanów Zjednoczonych, kiedy prezydent Duda walczył o reelekcję, co myślę było czynnikiem, który nie wiem na ile, jak bardzo przesądził o wyniku wyborów, ale na pewno pomógł prezydentowi Dudzie w kampanii wyborczej. Więc wynik wyborów w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, myślę, że może mieć do pewnego stopnia wpływ na wewnętrzną naszą polską politykę, ale oczywiście kluczowe są relacje polsko-amerykańskie, kluczowe będą kontrakty zbrojeniowe, cały czas robimy interesy, cały czas Ameryka ma interesy bezpieczeństwa związane z bezpośrednim sojuszem z Polską. Także to ma znaczenie. Natomiast jeśli na chwilę mogę wrócić do samego Trumpa i relacji z Polską. Ja miałem okazję kilka razy, będąc korespondentem w Białym Domu, już w tym ścisłym korpusie prasowym, zadawać Trumpowi pytania o Polskę. I byłem zszokowany, dlatego że mniej więcej rok po tym, jak Donald Trump wystąpił w Polsce z tym słynnym przemówieniem przy pomniku Powstania Warszawskiego, które zostało uznane w Polsce i w Stanach Zjednoczonych za jedno z najważniejszych przemówień Trumpa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, była rocznica, 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I akurat Trump, wychodząc z gabinetu owalnego, jak to miał w zwyczaju, do helikoptera Marine One, zatrzymał się przy nas dziennikarzach i odpowiadał mniej więcej przez 15-20 minut na pytania. Ponieważ zbliżała się rocznica Powstania Warszawskiego, ja zapytałem, jakie ma przesłanie do Polaków w związku z 75. rocznicą wybuchu Powstania. Trump popatrzył na mnie, nie wiedział kompletnie, o czym mówię. W związku z tym powiedział to mniej więcej, co powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika. Polacy mnie kochają, ja kocham Polaków, Polacy chcą zbudować bazę wojskową i jeszcze za nią zapłacą. Ja byłem zszokowany tym, że nie miał zupełnie pojęcia o Powstaniu Warszawskim. Tak naprawdę słowem nie odniósł się do tego. Kiedyś jeszcze w gabinecie owalnym, pamiętam, ponieważ on się bardzo często o Polsce i o Polakach pozytywnie wypowiada, co jest akurat bardzo, bardzo dobre, bo też, ponieważ on uważa, że Polacy go kochają, to też Polaków bardziej kocha. Ale ja go w gabinecie owalnym zapytałem przy okazji jednej z wizyt prezydenta Dudy, dlaczego tak pozytywnie wypowiada się o Polakach? Dlaczego lubi Polaków? Dlaczego ich ceni? Więc odpowiedź Trumpa była taka, że Polacy są dobrymi rzemieślnikami. Co też było troszeczkę dziwaczne. W momencie, kiedy Trump chwali Polskę, chwali Polaków, jego przeciwnicy z Partii Demokratycznej wytykają mu to, że
przed budową Trump Tower na gruzach poprzedniego budynku pracowali u niego polscy imigranci, nielegalni imigranci, że tak naprawdę pracowali po 12 godzin, nie byli objęci żadną ochroną, że nie płacił im. Więc to jest ten argument, który jego przeciwnicy politycznie używają. Gdy on chwali Polaków, to wytykają mu to, co było w latach 80. w jego firmie. Taki element walki politycznej, ale gdybyśmy tak mogli to zsumować, może zapytam wprost. Kogo w Stanach Zjednoczonych, w kontekście tego, co się dzieje w Europie, bardziej obchodzi Polska? Demokratów czy republikanów? Dla demokratów, demokraci i administracja Baracka Obamy widzi Polskę jako kluczowy kraj w wsparciu Ukrainy. Przez Polskę przechodzi zdecydowana większość dostaw uzbrojenia. Przez Polskę podróżują do Kijowa wszyscy amerykańscy politycy, którzy składają tam wizyty. Polska jest uważana przez obecną amerykańską administrację, przez demokratów, jako jeden z filarów Unii Europejskiej. Biden, Harris i demokraci są za silną Unią Europejską i silnym NATO. Z punktu widzenia republikanów i Trumpa, i środowiska Trumpa, środowiska MAGA, sytuacja wygląda inaczej. To znaczy, oni też popierają Polskę. Szczególnie gdy Polską rządziła ideologicznie bliska informacja, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast w wypadku republikanów nie ma takiego wsparcia mocnego dla NATO, przynajmniej dla tego ruchu MAGA związanego z Trumpem. Jest duże poparcie dla Polski i republikanie, Trump bardzo cenią Polskę, czy środowisko doradców do spraw bezpieczeństwa bardzo ceni Polskę, ale już na przykład za Trumpa mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym konfliktem z Niemcami. Trump nie lubi Unii Europejskiej, Trump nie ceni NATO, Trump uważa, że Unia Europejska, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone. Więc w zależności od tego, jak my patrzymy na samą Europę, środowiska prawicowe sceptyczne wobec Unii Europejskiej znajdą w Trumpie, jeśli wygra wybory, sojusznika także w walce czy w relacjach politycznych wewnątrz Unii Europejskiej, w relacjach politycznych z Niemcami. Będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia, już tak poza samą polityką wewnętrzną polską, z takim wsparciem administracji Trumpa dla Polski w kontrze do Niemiec, które przypomnę, że Trump, zanim odszedł z Białego Domu, podjął decyzję o wycofaniu kilkunastu tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Decyzję, którą później odwrócił, wycofał Joe Biden. Wyobraźmy sobie, co by się działo dziś, czy po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, gdyby tam było o 10 czy 12 tysięcy niemieckich żołnierzy mniej. Biden wysłał tam kilkanaście tysięcy, w tym do Polski, żołnierzy dodatkowo. Więc to, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, te ideologiczne spory, ale także to, jak republikanie i demokraci patrzą na Europę i NATO, dla nas ma bezpośrednie konsekwencje i będzie miało. Wywołałeś Joe Bidena tutaj w tej naszej rozmowie. W jakiej on jest formie dzisiaj? To jest jedno z największych nieporozumień, jeśli chodzi o postrzeganie polityka, z mojego punktu widzenia. Dlatego, że udało się jego przeciwnikom politycznym stworzyć taki wizerunek Bidena z demencją. Bidena, który nie wie, co się wokół niego dzieje, który jest zagubiony, który nie rządzi tak naprawdę Ameryką, a tak naprawdę jest marionetką w rękach swojego otoczenia politycznego. Jest to absolutnie nieprawda. Ja przez 4 lata kilka razy w tygodniu spotykałem Bidena. Miałem okazję zadać mu, no pewnie nawet już zebrałoby się dziesiątki pytań w różnych sytuacjach, a to w gabinecie owalnym, a to podczas posiedzenia rządu, a przy okazji posiedzenia rządu, a to podczas spotkania, kiedy odlatywał Marine One. Zawsze wiedział, o co pytam. On nie jest wielkim oratorem, więc te jego odpowiedzi czasami były zdawkowe, ale zawsze były odpowiedziami merytorycznymi. To, co z Bidenem się stało, to jego przeciwnicy polityczni zainwestowali dziesiątki, może nawet więcej, milionów dolarów w mediach społecznościowych, żeby stworzyć wizerunek właśnie takiego niepełnosprawnego Bidena z demencją. I to, ten wizerunek udało się utrwalić. Są oczywiście czynniki obiektywne, to znaczy Biden jest starszy, Biden ma problemy z kręgosłupem, w związku z tym porusza się sztywno. Biden ma rzeczywiście już zaawansowany wiekowo, zawsze miał skłonność do gaf, więc tych gaf popełnia znacznie więcej, więc bardzo łatwo, był bardzo łatwym obiektem do stworzenia takiego wizerunku. Ale mnie się zdarzało być na wydarzeniach z udziałem Bidena, gdzie wszystko było normalne. Biden wystąpił, przywitał się z publicznością, zresztą on bardzo lubi spotykać się z ludźmi, więc przez pół godziny robił sobie z nimi zdjęcia, plotkował i tak dalej. Po czym wracałem do domu, oglądałem w mediach społecznościowych na Twitterze jakieś krótkie wycinki z tego spotkania i byłem zszokowany, dlatego że tam widziałem Bidena, który kompletnie nie wie, co się wokół Czyli niego dzieje. Czyli sukces republikanów trochę, żeby
przedstawić Bidena tak, jak miałby być on widziany rzeczywiście z ich perspektywy. Sukces z jednej strony, ale z drugiej strony Kamala Harris, która stała się kandydatką na prezydenta i tutaj mamy porówno w sondażach. No właśnie, tak, sukces tak, czy tak, porażka. I ten wizerunek Bidena udało się utrwalić, natomiast okazało się, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Dlatego, że zresztą sam Trump w momencie, kiedy doszło do zmiany kandydata w Partii Demokratycznej z Bidena na Kamalę Harris, powiedział, że ja wydałem bez sensu 100 milionów dolarów, ja poproszę o zwrot tych pieniędzy. On czuł się oszukany właśnie dlatego, że postawił na to, żeby zdyskredytować Bidena, a okazało się, że startuje w tej chwili przeciwko zupełnie innemu kandydatowi, kandydatce. Miliony, miliardy dolarów wydawane na kampanię w Stanach Zjednoczonych. Oto musimy tutaj wspomnieć o człowieku, który jest nazywany przez media ekscentrycznym miliarderem. Chodzi mi oczywiście o Ilona Muska, który udzielił poparcia Donaldowi Trumpowi. Wystąpił nawet z nim ostatnio na wiecu. Jak ważne jest poparcie takich ludzi dla kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych? Ja nie sądzę, żeby deklaracja poparcia Ilona Muska zmieniła to, jak Amerykanie zagłosują w tych wyborach. Natomiast sama obecność Ilona Muska przyciąga uwagę. Ten wiec w Butler, gdzie wcześniej doszło do próby zamachu na Trumpa, oczywiście zostałby zauważony, ale nie w taki sposób, jak został zauważony, czy jakim echem odbił się nie tylko w Stanach, ale i na świecie w momencie, kiedy tam pojawił się Elon Musk. Oczywiście jego przeciwnicy żartują sobie, że to bardziej przypominało komedię, te jego, śmieją się z tych jego podskoków na scenie, pojawiło się mnóstwo memów na ten temat właśnie. Ale z drugiej strony cała Ameryka od kilku dni mówi o tym wiecu Donalda Trumpa. To jest jeden element. Moim zdaniem jest drugi element jest jeszcze ważniejszy. Otóż Elon Musk jest właścicielem Twittera. Raz, że przywrócił Trumpa na Twittera. Dwa, sam przyznaje to, zmienił algorytmy. Co się komu wyświetla na Twitterze i ja mam wrażenie, oczywiście nie mam na to dowodów, ale wielu ekspertów, którzy analizują kampanię wyborczą, twierdzi, że algorytmy wprowadzone przez Ilona Muska sprawiają, że treści prawicowe sprzyjające Donaldowi Trumpowi są bardziej widoczne dla użytkowników Twittera w Stanach Zjednoczonych, więc w tym sensie ma to znaczenie dla amerykańskiej kampanii wyborczej. Ale to jest super ciekawe w tym momencie, bo robi nam się trochę taka walka Elon Musk kontra Taylor Swift, która udzieliła też bezpośredniego poparcia Kamali Harris. Myślisz, że to może mieć jakieś znaczenie, że właśnie tego typu osoby jak no Elon Musk, no to już powiedzieliśmy, ale Taylor Swift mówią wprost popieram tego kandydata czy kandydatkę? Celebryci zwykle nie wpływają na decyzje wyborcze Amerykanów. Co więcej, często politycy starają się dystansować od Hollywood, od aktorów, od celebrytów. Natomiast w wypadku Taylor Swift, w momencie, w którym zadeklarowała poparcie dla Kamali Harris na Instagramie, umieściła link do strony internetowej organizacji, która zajmuje się rejestracją do udziału w wyborach. W Stanach Zjednoczonych, żeby oddać głos w wyborach, trzeba być zarejestrowanym. Dzięki temu wpisowi Taylor Swift setki tysięcy młodych Amerykanek i Amerykanów zarejestrowało się do głosowania. Kilkadziesiąt tysięcy w tych kluczowych stanach. Jeżeli ci młodzi ludzie pójdą zagłosować, to mogą mieć istotny wpływ, jeżeli wynik wyborów będzie bardzo bliski, mogą przesądzić o wyniku głosowania. Więc podobnie jak w wypadku Ilona Muska, ja nie sądzę, żeby jego poglądy bezpośrednio wpłynęły na zmianę poglądów któregokolwiek z wyborców. Tak samo poglądy Taylor Swift nie sądzę, żeby przekonały młodą dziewczynę czy młodego chłopaka do tego, żeby na Harris zagłosowali, jeśli ich poglądy niezgodne z poglądami Harris. Ale to ma praktyczny wymiar, o którym właśnie mówiłem. Elon Musk powiedział, że Donald Trump jest człowiekiem, który może zachować demokrację w Ameryce. Padają mocne słowa podczas tej kampanii. Padają, no, w Polsce też padają bardzo mocne słowa podczas różnego rodzaju kampanii wyborczych. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem społeczeństwo amerykańskie jest bardzo spolaryzowane, bo to, co dociera do nas z mediów w Stanach Zjednoczonych, to jest rzeczywiście walka na śmierć i życie. Ja nie wiem, czy jest bardziej spolaryzowane niż w Polsce. Być może tak. Natomiast to, co ja obserwuję, będąc korespondentem w Stanach Zjednoczonych od ponad 20 lat, o ile wcześniej ludzie różnili się poglądami i czasami te podziały były bardzo ostre. Spór wokół wojny w Iraku
był jednym z najbardziej zagorzałych sporów wewnętrznych, jakie ja obserwowałem w amerykańskiej polityce i w polityce w ogóle. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to są dwie różne rzeczywistości, w które wierzą ludzie. Poprzez kiedyś wszyscy oglądali te same programy telewizyjne, wszyscy czytali te same gazety. Oczywiście były różnice. Ktoś czytał Wall Street Journal, czyli bardziej konserwatywną gazetę. Ktoś czytał New York Times, czyli bardziej liberalną. Ale standardy dziennikarskie tam obowiązywały. Rzeczywistość opisywana przez te gazety była mniej więcej podobna. Natomiast poprzez media społecznościowe, poprzez te setki milionów dolarów, jeśli nie miliardy dolarów, które obie partie polityczne czy oba nurty ideologiczne inwestują w media społecznościowe, ludzie wierzą w dwie różne rzeczywistości. Zamykają się w swoich bańkach. To, czego nie lubią, treści, które im przeszkadzają, z którymi nie czują się komfortowo, wyrzucają ze swoich feedów, czyli tego, co im się wyświetla w tych mediach społecznościowych. W związku z tym oni wierzą w różne fakty. Na przykład 6 stycznia, czyli ten szturm na Kapitol, dla zwolenników Trumpa jest czym innym, jak dla zwolenników Partii Demokratycznej. Sprawa zamachu dla Trumpa, niedoszłego, jest czym innym dla ludzi, którzy go popierają, a czym innym dla jego przeciwników politycznych. Więc to już nie jest tylko spór o poglądy, to nie jest spór tylko o wartości. To jest spór o to, w co wierzymy i czym dla nas jest ten świat. Co się wokół nas dzieje. I niestety te podziały doszły już do takiego poziomu, że to są dla różnych grup Amerykanów dwie czy trzy. Generalnie dwie różne rzeczywistości. Dwie różne rzeczywistości. A powiedz proszę, co dzisiaj jest głównym tematem dla Amerykanów w kampanii wyborczej? Jest wiele tematów, ale zawsze w amerykańskiej kampanii wyborczej gospodarka. Za Clintona doradca James Carville wymyślił to powiedzenie, które Clinton potem bardzo często powtarzał, gospodarka głupcze. Jak rozmawiam z Amerykanami, oczywiście takie kwestie jak aborcja dla kobiet szczególnie jest ważna i to jest rzeczywiście bardzo istotny element tej kampanii. Sprawa demokracji, czy Trump jest zagrożeniem dla demokracji, czy nie. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który de facto odwołał się do tłumu, chciał doprowadzić do zamachu stanu, żeby utrzymać się przy władzy. To wszystko jest oczywiście istotne. No ale jednak ta grupa wyborców, która zdecyduje o wyniku wyborów, czyli mieszkańcy amerykańskich przedmieść, ludzie, którzy mają rodziny, wysyłają dzieci do szkoły, dla nich bardzo znaczące jest to, jaka jest sytuacja gospodarcza kraju. I niestety dla Kamali Harris i Joe Bidena, dlatego Harris próbuje się zdystansować trochę od Bidena. Ma mało wydarzeń z jej udziałem jest w Białym Domu w tej chwili. Ona głównie podróżuje po kraju. W przypadku Bidena to ocena Amerykanów jest bardzo niekorzystna. Większość pamięta inflację, pamiętają ceny benzyny za Trumpa, ceny produktów żywnościowych za Trumpa i Trump oczywiście w swojej kampanii wyborczej to wykorzystuje. To, co w Polsce działało przeciwko PiS-owi, to w tej chwili w Stanach Zjednoczonych działa przeciwko demokratom. Czyli są jednak jakieś podobieństwa. Marku, a powiedz mi, bo też spotkaliśmy się po to, żeby trochę porozmawiać o twojej książce. Jak wiele jest zakamarków w Białym Domu? Są całe obszary, całe strefy, w których są w ogóle niedostępne dla dziennikarzy. Ja o nich piszę pośrednich źródeł, z relacji tych, którzy tam byli. Na przykład prywatna część Białego Domu jest w ogóle praktycznie niedostępna dla dziennikarzy. Ale jest wiele tajemnic, które do dzisiaj nie zostały nieodkryte, takie jak tajemnica kamienia węgielnego. Natomiast to, co ja chciałem pokazać w swojej książce, to są nie tyle tajemnice niedostępne dla nikogo, ale to są kulisy Białego Domu. To znaczy miejsca czy mechanizmy, które tam działają, które nie są widoczne z zewnątrz, które nie są widoczne dla ludzi, którzy zwiedzają Biały Dom, czy dla polityków, którzy przyjeżdżają tam, składają wizytę. To takich elementów jest bardzo dużo. Ja będąc przez 6 lat w ścisłym korpusie prasowym Białego Domu, mam poczucie, że poznałem tych ludzi, którzy tam pracują, że przyjrzałem się, mogłem się przyznać mechanizmom, które za tymi kluczowymi decyzjami politycznymi amerykańskich prezydentów stoją. Ludzie tworzą Biały Dom. Ludzie tworzą Biały Dom, mechanizmy, które tam obowiązują, sposoby podejmowania decyzji. I to staram się przybliżyć w swojej książce, ale także
to jak funkcjonuje ta instytucja, to jak działa Secret Service, jak żyje się amerykańskim prezydentom prywatnie, bo Biały Dom jest takim miejscem, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych nie tylko podejmuje decyzje o wojnach czy o pokoju na świecie, ale także gdzie mieszkają jego dzieci, gdzie wprowadza się ze zwierzętami, gdzie na kilka lat Biały Dom staje się jego rodzinnym domem. I te elementy chciałem trochę przybliżyć i sprawić, że czytelnicy mojej książki zajrzą trochę właśnie do tych zakamarków, zajrzą za kulisy Białego Domu, nie mówiąc już o tym, że piszę o takich miejscach jak na przykład basen, w którym kiedyś pływał Roosevelt, a w tej chwili zostało zamienione na biuro prasowe Białego Domu, gdzie cały czas stoją serwery stacji telewizyjnych, gdzie tak naprawdę mogą zajrzeć tylko ci, którzy w Białym Domu pracowali, gdzie byli dłużej, więc ja jestem jedną z takich osób, którym pokazano te dosłownie zakamarki Białego Domu. Jak pracuje się w Białym Domu? Jaka jest to praca? Czy można ją do czegoś porównać? Co jest tam szczególnego, wyjątkowego, ale co jest też, co można byłoby zmienić, poprawić, coś, co może nie do końca ci pasuje? Dla mnie najważniejszą rzeczą jest niezależność mediów. To, w jaki sposób amerykańskie media czy korpus prasowy Białego Domu nie tylko jest niezależny, ale pilnuje niezależności od amerykańskiej administracji. Ja często opowiadam polskim dziennikarzom różnicę między amerykańskim poolem prasowym, czyli grupą dziennikarzy, która podróżuje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy obsługuje jego wizyty polityków zagranicznych w Białym Domu i tak dalej, z poolem prasowym czy otoczeniem dziennikarskim polskich polityków. Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych zabiera dziennikarzy na pokład Air Force One, wszyscy dostają rachunki, wszyscy płacą za to. Nie ma za darmo, nie ma nic za darmo. I o tym, kto znajduje się w takim poolu prasowym towarzyszącym, nie wiem, polskiemu prezydentowi na szczyt ONZ, czy polskiemu premierowi podczas wizyty w Waszyngtonie, w Polsce decyduje kancelaria premiera czy kancelaria prezydenta. To te instytucje dobierają dziennikarzy. Amerykański prezydent, Biały Dom, nie ma żadnego wpływu, kto będzie w tym korpusie prasowym, bowiem o tym decyduje niezależne od Białego Domu Stowarzyszenie Dziennikarzy przy Białym Domu. I to, co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o obsługę prasową Białego Domu. Dziennikarze są non-stop tuż obok prezydenta Stanów Zjednoczonych. Towarzyszą mu wszędzie. Nie ma takiej możliwości, żeby nagle dziennikarze zorientowali się, że prezydent Stanów Zjednoczonych jeździ w Tatrach na nartach, bo ktoś go zobaczy. Dziennikarze podróżują razem z prezydentem. Czyli jest to takie transparentne. Tak, każde wyjście, nawet wyjście do kościoła, czy wyjście na spacer na plażę, tam są dziennikarze. Prezydent nie może nigdzie się pojawić, nigdzie wyjechać bez udziału dziennikarzy. Prezydent nie ma prywatności w takim razie żadnej. Do pewnego stopnia ma, no bo nie możemy wejść do jego sypialni. Chociaż w przeszłości, kiedy Biały Dom powstał, to Amerykanie mieli takie poczucie, że to jest także ich dom, że to jest dom narodu. W związku z tym mogli sobie nawet z ulicy wejść do Białego Domu, a służba zajmowała się głównie tym, żeby nie przeszkadzali prezydentowi w popołudniowej drzemce. W tej chwili dziennikarze też są obecni obok domu prezydenta, właściwie non-stop. I kiedy były pomysły, żeby zresztą w bardzo trudnych warunkach, tam nawet największe stacje telewizyjne mają tylko takie malutkie klitki. To jak ktoś ma biurko, my na przykład, nasza grupa dziennikarzy zagranicznych, mamy biurko, z którego rotacyjnie korzystamy. To jest nie lada luksus. Dziennikarze godzą się na takie warunki pracy właśnie dlatego, żeby być blisko amerykańskiego prezydenta. Kiedy były pomysły, żeby stworzyć nowoczesne biuro prasowe po drugiej stronie ulicy, Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu wysłało oficjalny protest do Białego Domu. Nie, nie, my tych super luksusowych warunków, nowoczesnej technologii absolutnie nie chcemy, bo my chcemy być blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to jest niesamowite, to jest wyjątkowe, jeśli chodzi o obsługę prasową Białego Domu i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przed tobą teraz bardzo intensywny okres, bo kiedy wrócisz do Stanów Zjednoczonych, tam już ta kampania będzie cały czas nabierała na sile. No bo rozmawiamy w pierwszej połowie października, no te wybory za niespełna miesiąc. To jest trudny czas dla korespondenta? To jest bardzo dużo pracy, bo wszyscy się interesują Ameryką. Ja nie pamiętam kampanii wyborczej, w której bym tyle pracował. Więc mam poczucie, że to zainteresowanie Ameryką i tą kampanią wyborczą w Polsce jest ogromne. Natomiast mówimy, i wspomniałeś, że wybory są za miesiąc. Te wybory tak naprawdę już trwają, dlatego że w Stanach Zjednoczonych popularne jest tak zwane wczesne głosowanie albo głosowanie korespondencyjne, czyli kopertowe de facto.
Amerykanie stworzyli takie mechanizmy bardzo precyzyjnej, dobrej kontroli takiego głosowania. Ono jest bardzo dobrze kontrolowane na różnych etapach. Zresztą Trump kwestionował to głosowanie 4 lata temu, ale w wielu stanach już otwarto punkty do głosowania. W moim stanie Virginia, bo Waszyngton, przedmieścia Waszyngtonu to jest między innymi stan Virginia, głosowanie rozpoczęło się 2 tygodnie temu. Tych punktów do głosowania jest mniej, lokali wyborczych jest mniej, ale ci, którzy chcą jakby być pewni, że już oddali swoje głosy, że nie wiem, zachorują w dniu wyborów, to już oddają głosy. Miliony Amerykanów już albo wysłały koperty ze swoimi głosami, albo udały się już do punktów do głosowania i już te swoje głosy miliony wrzuciły. Amerykanów tych, którzy są pewni, bo cały czas jest walka o tych, którzy nie są do końca pewni. Tak, oczywiście. Wielu Amerykanów jeszcze cały czas się waha. Ten odsetek, co ciekawe, w tej kampanii wyborczej jest dużo mniejszy. Ja pamiętam 4 lata temu, kiedy Biden walczył z Trumpem, było 7-8% na tym etapie, 7-8% niezdecydowanych. W tej chwili to jest 2-3%. Ale o te 2-3% właśnie toczy się walka, to może być te 2-3%, które przesądzą, to będzie te 2-3%, które przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko o losach Ameryki, ale o losach świata. To szanowni państwo, to wszystko, o czym mówi Marek Wałkuski tutaj, można przeczytać w książce Zakamarki Białego Domu. Jak zdobyć tę książkę? Gdzie można ją kupić? Ona będzie od jutra już w księgarniach. Oczywiście na stronie wydawnictwa Editio. Myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem Zakamarków Ameryki. Jutro premiera oficjalna. A to jeśli są państwo zainteresowani zakamarkami Białego Domu i kulisami tej amerykańskiej największej polityki światowego mocarstwa z perspektywy korespondenta Polskiego Radia, to oczywiście zapraszamy do przeczytania tej książki. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.